Bieszczady zimą. Piękna sprawa. Ale gdyby tak można było wrócić do tych cieplejszych dni. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drewnianych blatach do kuchni. Zapraszam. Podczas tego nagrania chciałem poruszyć ogólnie kilka tematów związanych z blatami drewnianymi. Chciałem powiedzieć o tym, dla kogo jest blat drewniany w kuchni, jak wybrać drewno, na co się zdecydować, bo też jest kilka opcji, jak zaimpregnować taki blat, jak o niego później dbać. Dobrze, i może tak zaczynając od samego początku, czyli kto w ogóle powinien się decydować na blat drewniany? Jeśli robisz swoją nową, wymarzoną kuchnię, albo wiadomo, robisz jakąś modernizację, stajesz przed wyborem jakiegoś konkretnego blatu. Masz oczywiście do wyboru zwykły laminat, kamień, drewno, w tym momencie jeszcze spieki i pewnie jeszcze inne materiały typu mikrocement itd., itd. I o ile wybierzesz laminat albo granit, no to praktycznie możesz spać spokojnie, bo jakość laminatu w tym momencie jest tak dobra, no i oczywiście kamień, że ciężko to zniszczyć, a nawet jeśli zrysujesz kamień, to wystarczy go spolerować. Jeśli po iluś latach zepsuje ci się laminat, wymienisz go za kilkaset złotych i masz od nowa ładny, piękny blat. Z blatami drewnianymi jest troszeczkę inna sprawa, bo należy pamiętać, że to jest materiał naturalny, o który trzeba ciągle dbać. To nie jest tak, że możemy raz położyć blat, zaolejować go, czy tam położyć jakąś powłokę i zapomnieć o nim na ileś naście lat i wszystko będzie dobrze. Taki blat, jeśli nie będziecie o niego dbać, no niestety, ale po nawet niedługim czasie Wam się zniszczy. I pamiętajmy, no jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, jesteśmy różni. Jeden chce mieć takie rozwiązanie, które raz zrobi i ma święty spokój, nie musi się przejmować. I podejrzewam, że dla takich osób lepszy będzie laminat, albo właśnie kamień, albo inne rozwiązania niż drewno. Ale są też osoby, które, prawda, kochają drewno, mają chwileczkę czasu i mogą go poświęcić na to, żeby co jakiś czas zadbać o swój blat. I właśnie takie osoby mogą śmiało się decydować na drewno. I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, czyli wybór drewna na blat. I umówmy się, u nas w Polsce najczęściej blaty albo robimy dębowe, albo bukowe. Oczywiście możemy zastosować inne gatunki, tych gatunków jest cała masa. Nie tylko nasze krajowe, ale również egzotyczne. Możemy wybierać do wyboru, do koloru. Tutaj tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia, no i oczywiście nasz portfel, z tego względu, że niektóre gatunki egzotyczne, znaczy większość gatunków egzotycznych, no to już jest troszeczkę większy wydatek i niejednokrotnie blat drewniany będzie nawet droższy od blatu kamiennego, więc trzeba sobie to wszystko dobrze przekalkulować. Ale może skupmy się, dlaczego w Polsce wybiera się, według mnie wybiera się albo blaty bukowe, albo blaty dębowe. Bóg będzie tak samo twardy jak dąb. Będzie na pewno troszeczkę tańszy. Kwestia doboru tego blatu, prawda? Doboru materiału na ten blat. Czy sam materiał, z którego jest wykonany cały blat bukowy, jest dobrej jakości? To ma bardzo duże znaczenie, z tego względu, że jeśli bóg będzie na przykład słabo wysuszony, kiepskiej jakości, albo trafi na jakąś bardzo dużą wilgoć, no niestety bóg ma bardzo dużą tendencję do rozklejania się, kręcenia, pękania, więc to może się okazać, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, pomimo że w zakupie ten blat będzie zdecydowanie tańszy od blatu dębowego. Jednak większość blatów, jakie są montowane u nas w Polsce, to są blaty dębowe. Najczęściej ludzie, którzy mają jakieś podłogi drewniane albo nawet panele w mieszkaniach, w domach, to są panele czy imitujące właśnie deskę dębową. Dlatego też później blat dębowy najlepiej
pasuje do samego wystroju wnętrza, biorąc jeszcze pod uwagę, że projekty nowoczesnych mieszkań najczęściej przewidują projekt otwartej kuchni połączonej z salonem, więc taki blat w połączeniu z podłogą dębową, no idealnie to pasuje, bardzo ładnie wygląda. I załóżmy, że już podjęliśmy tą męską decyzję, że decydujemy się na blat drewniany. Niech to będzie ten blat dębowy. I co teraz? W sumie, no umówmy się, no większość ludzi się no, nie zna tak na drewnie, ale chce mieć blat dębowy, prawda? No i tutaj nie ma w tym nic dziwnego. Jak to wygląda w praktyce? Jest wykonawca kuchni, czyli stolarz meblowy, który mówi: ja mogę Państwu zorganizować taki blat dębowy i oczywiście go zamontować. No i przepraszam. No i my się, prawda, decydujemy na taki blat. Kuchnia powstaje, blat jest już położony i najczęściej to jest po prostu blat, który jest zrobiony z małych elementów, czyli z mikrowczepów. Jest on surowy i bardzo często stolarz meblowy mówi: no to proszę sobie, jest tutaj już blat dębowy, tak jak się umawialiśmy, i musi sobie tam pani czy pan go w tym momencie zaolejować i tyle, prawda? I będzie pani zadowolona. No i to jest średnie rozwiązanie. Oczywiście ja nie chcę mówić, że każdy stolarz meblowy tak robi, albo że ma jakieś złe intencje, no ale tak jak ja się nie biorę za meble z płyty, tak uważam, że nie każdy stolarz meblowy powinien brać się za elementy drewniane, prawda? No, elementy drewniane zostawmy to stolarzowi, a meble do kuchni z płyty zostawmy meblarzowi. No, to jest chyba logiczne, przynajmniej ja tak uważam. Do kardiologa też nie idę z bolącym uchem, prawda? Albo z zębem. No, tak wygląda życie. Co się dzieje na przykład, jeśli stolarz meblowy powie: no niestety ja nie umiem albo nie mam jak załatwić takiego blatu drewnianego. No to z reguły klient idzie do stolarza, a stolarz mówi: proszę pana, są różne opcje. Można pan mieć blat dębowy lity. Ten blat dębowy lity może być w różnej klasie drewna, prawda? Może być super jednolity, takiej klasie AB, może być bardziej sękaty, tak? Może ktoś potrzebuje bardziej sękaty, bo taki mu bardziej pasuje do stylu wnętrza, taki bardziej rustykalny. Oczywiście to są troszeczkę droższe rozwiązania. Można zrobić też właśnie blat z mikrowczepów. Nie ma żadnego problemu. To tak samo jest dębina. Ale no, to jest trochę tańszy materiał, ze względu właśnie, że tam jest to wykonane z mniejszych elementów. Te mikrowczepy też są w różnych klasach. W klasie A, B, B, C. W zależności do wyboru, do koloru, co kto potrzebuje. Następnie taki blat oczywiście można wziąć i zabejcować na odpowiedni kolor. Jak już mamy taki blat zabejcowany, można go w różny sposób pokryć jakąś warstwą zewnętrzną. I tu są właśnie takie niuanse. I ja się spotkałem z sytuacjami bardzo, bardzo częstymi, że stolarz meblowy proponuje blat dębowy, że zamontuje go w cenie, i ten jego blat dębowy jest dużo, dużo tańszy od takiego blatu, który ja zaproponuję. Ale to nie dlatego, że ja jestem chytry i na przykład chcę więcej zarobić, tylko to są zupełnie dwie różne rzeczy. Wyceniamy dwie różne rzeczy. No, tak jak ktoś chce kupić samochód, no i tu jest maluch, a tu jest, prawda, BMW, tak? To jest samochód i to samochód. No to dlaczego to kosztuje 1000 zł, a to kosztuje 100 tysięcy zł? No trzeba wytłumaczyć, jakie są różnice w tych materiałach. Pokażę Wam, jak wygląda blat z mikrowczepów i jak wygląda blat lity. Cześć, witam Was w pracowni. Mieliśmy porozmawiać o blatach litych, ale zaczniemy od blatów z mikrowczepu. Tutaj akurat mam taki fragment wykonany z buczyny. I czym się charakteryzuje ten blat z mikrowczepów? Na wstępie trzeba powiedzieć,
że blat z mikroczipów nie można nazwać blatem litym, ale o tym będę mówił już za chwileczkę. Co to są te mikroczipy? Mikroczipy są to troszeczkę mniejsze elementy drewna, które są łączone i wzdłuż, i w poprzek. Łączone są za pomocą konkretnego wykonania takiego frezowania. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Mam nadzieję, że tak. I teraz w zależności jak jest pokazane to łączenie, różnie można nazwać blaty. Na przykład jeśli, tak jak tutaj, od frontu widzicie tylko i wyłącznie kreski takie poziome, dlatego i wtedy taki blat można nazwać blatem z mikroczipów łączony na tak zwaną kreskę. Inny typ to właśnie tak jak tutaj Wam pokazywałem, czyli widać dokładnie ten frez, sposób frezowania. Takie łączenie jest stosowane wtedy, kiedy blat jest troszeczkę gorszej jakości albo kiedy materiał jest cieńszy i nie ma możliwości wykonania takiego ukrytego łączenia jak w tym wypadku. Co charakteryzuje blat z mikroczipów? Przede wszystkim to, że jest z reguły odrobinę tańszy od blatu litego, ponieważ elementy, z którego są wykonane, są to z reguły po prostu odpady po produkcji innego typu. Chociaż też nie zawsze. Blat z mikroczipów można dostać w różnych klasach, zarówno w klasie AB, czyli wtedy on będzie bardzo jednolity, te poszczególne lamele będą bardzo do siebie zbliżone, albo też można dostać w troszeczkę niższych klasach, wtedy będzie to bardziej zróżnicowane, urozmaicone kolorystycznie. Ponieważ blat z mikroczipów jest łączony z wielu elementów, to teoretycznie powinno być tak, że jest on bardziej stabilny od blatu litego, ale tutaj bardzo ważne jest, jaki materiał jest wykorzystany na taki blat. Jeśli on jest marnej jakości, jest sękaty, no to taki blat też nie będzie jakoś bardzo stabilny i będzie miał tendencję do wyginania się. Ogólnie blaty na mikroczipy, które kupujecie na przykład gdzieś w marketach budowlanych, one są bardzo słabej jakości. No i często jest tak, że już na półce w sklepie one są już wygięte. Jeśli kupicie jednakowoż materiał dobrej jakości od sprawdzonego dostawcy, macie pewność, że taki blat będzie i stabilny, i estetyczny. Jeśli też będzie w wysokiej klasie, będzie cieszył oko. Będzie on, tak jak mówiłem, zdecydowanie tańszy od blatu litego. Co za tym idzie, znajdzie swoje zastosowanie choćby nawet w gastronomii. Kupując taki blat, choćby nawet do restauracji, mamy blat, który jest drewniany, ale praktycznie może nie połowę tańszy, ale dużo tańszy od litego. I tak właśnie wygląda blat z mikroczipów, a jeszcze pokażę Wam, jak wygląda blat lity. Blaty lite zostawiłem na drugą część, bo odpowiedź, co to jest blat lity, nie jest aż taka już oczywista. Blatem litym nazywamy, oczywiście potocznie możemy było rzeczywiście powiedzieć, że nawet blat z mikroczipów jest blatem litym. W końcu to lite drewno. No ale tak do końca nie jest, bo litym drewnem możemy nazwać albo po prostu całą litą, czyli lity kawałek drewna, czyli po prostu załóżmy dechę, to jest lite drewno, albo też klejonkę, która jest tylko i wyłącznie klejona po długości, a nie w poprzek, tak jak to ma miejsce przy blatach na mikroczipy. Czyli na przykład taka klejonka, która jest tylko i wyłącznie klejona po długości, jest to drewno lite. Tak samo stopnie można powiedzieć, że to jest drewno, znaczy można powiedzieć, jest to drewno lite i cokoliki, jest to drewno lite, w przeciwieństwie właśnie do blatów, które są na mikroczipy, gdzie mamy też łączenia po szerokości. I jestem przekonany, że nieraz słyszeliście, że ktoś mówi na blat z mikroczipów, że jest to drewno lite. Należy z tym tak troszeczkę, można powiedzieć, walczyć, bo to nie jest do końca precyzyjne określenie i wynika czasem po prostu z czystej niewiedzy, albo czasem z chęci zrobienia takiego małego kłamstewka, bo no nie czarujmy się, blat, który jest na mikroczipy, będzie zawsze tańszy od blatu,
który jest lity, czyli właśnie taki, gdzie jest łączony, lamele poszczególne są łączone tylko i wyłącznie po długości, a nie po szerokości. Już tak reasumując, w tym odcinku dowiedzieliście się, jakie macie możliwości wyboru różnych blatów. Skupiliśmy się oczywiście na blatach drewnianych. Dowiedzieliście się, co to jest blat na mikrowczepy, co to jest blat lity, jak można je rozróżnić, jakie klasy można sobie wybrać. W kolejnym odcinku dowiecie się, jak można i jak się powinno impregnować blat, zarówno na blat drewniany do kuchni i do łazienki. A w tym momencie serdecznie Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Liczę na jakiś ciekawy komentarz, o łapkę w górę i widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się, cześć!